Witam Cię bardzo serdecznie, droga oglądaczko, drogi oglądaczu. I w tym wideo powiemy sobie o tym, co to jest podgrupa. Podgrupa, jak sama nazwa wskazuje, jest pod czymś. Czym jest to coś? Tym czymś jest grupa. A zatem, żeby mówić o podgrupie, musimy mieć jakąś grupę. Załóżmy zatem, że mamy pewną grupę, składającą się ze zbioru G oraz działania serduszka. Wówczas z elementów tego zbioru G wybieramy pewne i tworzymy nowy zbiór H. No, w skrajnym wypadku możemy wziąć wszystkie. A z drugiej strony, no to chociaż jeden, żebyśmy wzięli, no bo taki pusty zbiór to jest dosyć mało ciekawy. Chociaż jeden. Możemy wówczas powiedzieć, że zbiór H jest podzbiorem zbioru G. No, zrozumiałe. I teraz możemy powiedzieć, że ten zbiór H z działaniem zapożyczonym z tej grupy, czyli z tym działaniem serduszko, jest podgrupą, o ile spełnia dwa warunki. Po pierwsze, dla dowolnie dwóch wybranych elementów ze zbioru H, nazwijmy je A i B, mogą być takie same. A i B, dowolnie wybranych, wziętych, jakkolwiek sobie tam weźmiemy. Wynik działania A serduszko B musi należeć do zbioru H. Mówiąc krótko, jeżeli mamy na przykład zbiór liczb naturalnych i działanie, powiedzmy, mnożenia, to 2 razy 3 jest 6. Zarówno 2, jak i 3, jak również i 6 są liczbami naturalnymi. No, tak jako przykład. No dobrze. Drugi warunek. Drugi warunek mówi tyle, że dowolnie wybrany element z tego H, 1, to jego odwrotność w sensie działania serduszko musi także należeć do tego zbioru H. Mówiąc krótko, jeżeli mamy na przykład zbiór liczb naturalnych i działanie dodawania, to elementem odwrotnym do 2 jest wówczas minus 2. A w przypadku mnożenia element odwrotnym dla 2 byłoby 1/2. Co to znaczy element odwrotny? No, to wynika z definicji grupy w punkcie 2. i 3. Co to znaczy element odwrotny przy danym działaniu? Czyli to jest drugi warunek. No i to właściwie tyle. Jeżeli ten właśnie struktura algebraiczna H składająca się z zbioru H i działania serduszko spełnia te dwa warunki, no to wówczas jest podgrupą. I od to cała filozofia. No a teraz bonusowo można te dwa warunki zastąpić jednym. A mianowicie dla dowolnie dwóch wybranych elementów ze zbioru H, A i B powiedzmy, wynik A serduszko odwrotność B musi należeć do zbioru H. To tak bonusowo ten warunek zawiera w sobie te dwa warunki. No dobrze, a teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli przykłady. Zatem Załóżmy, że mamy grupę składającą się z liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera i działaniem mnożenia. Wówczas pod grupą będzie na przykład zbiór liczb wymiernych z wykluczeniem zera, tak, bo zero jest wymierne, i działaniem oczywiście pożyczonym tym samym, czyli mnożeniem. Dlaczego? No bo spełnia dwa warunki. Po pierwsze, dowolnie dwie wybrane liczby wymierne po pomnożeniu dalej będą liczbą wymierną. Podobnie, drugi warunek. Dowolnie wybrana liczba wymierna po odwróceniu, czyli zamianę liczniki z mianownikiem, dalej będzie liczbą wymierną. A zatem jest to podgrupa. Przykład 2. Weźmy sobie na przykład zbiór składający się z zera i jedynki oraz działania dodawania. Wówczas zbiór składający się z zera, tylko zera, i działania pożyczonego, czyli tego dodawania, jest podgrupą, ponieważ spełnia dwa warunki. Po pierwsze, dowolnie dwa wybrane elementy z zbioru H. No, w zbiorze H jest tylko 0, więc 2 razy biorę 0. Ich suma dwóch zer jest 0. No, 0 należy do H, no bo w H jest tylko 0. Prawda. Drugi warunek. Odwrotność elementu, jakikolwiek wezmę, no to muszę wziąć tylko 0. Odwrotność zera w sensie dodawania, no to jest minus 0, czy no po prostu 0. Ten sam element. 0 zawarte jest w zbiorze H. Zatem spełnia także i drugi warunek. Jest to podgrupa. No i trzeci przykład, taki troszeczkę z innej kategorii. Załóżmy, że mamy zbiór składający się z prawdy i fałszu oraz relacji, bym powiedział, równoważności. To jest to grupa. To pod grupą będzie na przykład zbiór składający się z prawdy oraz tego działania pożyczonego, tak, równoważności. Dlaczego? No bo spełnia dwa warunki. Po pierwsze, biorę element, prawdę, równoważność, prawda. No, w wyniku jest prawda. No, prawda jest zawarta w tym zbiorze. Czyli spełnia. Warunek drugi. Czyli biorę tą prawdę, odwrotność w sensie działania równoważności. Co to znaczy? To będzie prawda. Dlaczego? Ano, bo w grupie mamy punkt drugi, że dla dowolnie wybranego elementu, czyli tam prawdy i fałszu, mogę wziąć, znaleźć taki element, że niezależnie od tego, co tam było tym A, równoważność z tym elementem da mi dalej, w dalszym ciągu to A. I tym elementem jest 1. No bo 0 równoważności 1 daje 0, czyli 0 zostało. 1 równoważność 1 jest 1, czyli 1 została. No i wracając właśnie do tego drugiego warunku podgrupy, odwrotność prawdy w sensie równoważności jest prawdą. Prawda zawarta jest w zbiorze H, a zatem jest to podgrupa. Mam nadzieję, że to teraz już jest wszystko. No a w tym wideo dziękuję i zapraszam Cię do następnego. Na razie, cześć.